Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy w planach przesadzić wisterie małe, bo Adrian wetknął po kilka ziarenek do jednej, no i wyrosły, także wielki sukces. Nasionek? Tak, nasionek wetknął. Ziarenek? Oprócz tego mamy... Siejemy jarmuż, będziemy uczyć się jeść jarmuż. Tak, dokładnie. No i to jest w sumie misja na dzisiaj. Jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza. Jest duszno, ale nie pada, więc pewnie będzie padać niedługo. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Mógłbyś. I wylejemy resztę gnojowy i będziemy robić jakąś inną teraz już. Tak, i jeszcze później pokażę wam, bo rozkwitła piwonia albo peonia. Bo one tutaj są cztery. No. Ja bym posadziła tam po dwa przy bramie. Dwie. To te pójdą pod bramę. No, to dawaj, to trzeba rozsadzić. Ale w jakie doniczki? Dawaj jak największe. Dobra, a teraz wam na szybko pokażę. Idzie Adrian tam. Tam są dwie papryki, które wczoraj kupili. Nie, znaczy nie wczoraj, które wczoraj wsadziliśmy. Zobaczymy, co z nich będzie. I idziemy wsadzić resztę wisterii przy drodze. Zaraz zobaczycie. Ile ty tej ziemi niesiesz? Mało. No, to jest za mało. No ale nie ma większej tego, większej doniczki, no to w czym mam ci przynieść? Nie ma większych doniczek. Nie wiem, w wiaderku. A skąd wiaderko? Jeszcze jedną chcesz? Tak. To idę po ziemię. No to przecież mogę nie iść. Nie wytrzymam z nim. Poszedł, poszedł książę po ziemię. No księżniczka to niosła ziemię z naparstka. A jest tam coś więcej, żeby ją przynieść? Cwaniuro? O, ale przyniósł. Musisz rozwiązywać problemy, a nie tworzyć. Ja nie mam tyle siły, ile ty masz. Kartony tu trzeba dać. Tak jak wokół tych dyni dałem, żeby ta trawa jej tu nie zagłuszała i wysypać siankiem naokoło. Dobrze. O, załadowały mi się komentarze, miałam pozdrowić tych, co mi odpowiedzą, także pozdrawiam Iwonę i pozdrawiam Dominikę. To jest kuklik, tak, macie rację. Ale jeszcze ktoś napisał dobrze. Zapytam was jeszcze potem o jedną rzecz. Są tylko dwa takie komentarze. Jak kogoś nie pozdrowiłam, to sorry, nie?
Dobra, zmieniamy teraz pozycję. Relokacja. Oho! Słyszysz te ptaki? Się poderwały. To jest ujęcie życia, bo jest przez płot kręcone, widzisz? A ciężko przenieść aparat tutaj? No. Ciężko. Bo tu widzisz, jesteś ty i twój piękny napis. A tu są napis. Jakieś twoje te kwiaty chyba gdzieś, co? Tak, są. Tak po środku mniej więcej. No ale kop, no sadź. Co się tu martwisz? Chyba, bo widzę, że jakaś ziemia zruszona. Najwyżej cebulę wykopiesz. Jeszcze nie zrobiłam do końca. Piękny bek. A co ty teraz nagrywasz? No jak kopać cały czas nagrywam. To zatrzymaj teraz. Musi być materiału. No zatrzymaj teraz. Czemu? No bo nic nie robimy. No jak? Kartony będziesz nosił. Specjalnie nagrałaś mojego beka. Tak. O, zobaczcie, jak nam pięknie zakwitła. Wczoraj jeszcze była zamknięta, jak byliśmy, a dzisiaj tadam, jeden pąk rozkwit. A jak pachnie, zarąbiliście. Sio, zrobimy zdjęcie. Będzie na Instagrama dzików. Tutaj rośnie ten kuklik, tak, o który was pytałam. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Pokażesz palcem? Która? Tutaj, nie to. To rośnie w kilku miejscach. Ale poczekaj, bo nie widać tego zerca. O, może teraz... To, co to jest to, no? Co to jest to? To. Zbiór numer 2. Rzutkiewek. Są całkiem ładne. Ale spróbujemy dopiero w domu. Zobaczymy. O, tam został posiany już jarmuż. No nie? I teraz jeszcze pozostało przywiązać pomidory. Jak widać, tam też jest posadzona bazylia, gdzie Adrian właśnie, jak przywiążesz, to pokaż ręką, gdzie posadziłeś. Tam, dokładnie. I jeszcze wam chciałam pokazać, że rozkwitła nam ta rzodkiewka. O, aż się ptaki poderwały. O, nie poderwały się. Poderwały się. Nie poderwały się. O, a tu kwitnie ta na biało rzodkiewka. Zostawiliśmy ją, bo nigdy nie widziałem wcześniej kwiatka rzodkiewki. Chciałem zobaczyć. Ja też nie. No, ale ładnie w sumie kwitnie. Nasze poprzesadzane wisterie się mnożą. Tutaj widzicie. A, tutaj nie ma do czego. Dobra, tutaj. O. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć naszym widzom? Chcemy powiedzieć, że siejąc jarmuż złamaliśmy kolejną zasadę. Znaczy kolejny raz tą samą. Nigdy nie siej i nie sać tego, czego nie lubisz jeść. Nigdy nie żarłem jarmużu. I po prostu chcę dać mu szansę i podnieca mnie to, że da się go jeść aż do wiosny, jak się go teraz posieje i się on uda. Jak byliśmy dzisiaj w domu, to nikt nie miał kataru, ani ja, ani on. A teraz jak przyjechaliśmy tutaj, to mam i ja, i ma jej on. Także działka nas uczula po
prostu. Może powinniśmy przestać na nią w ogóle przyjeżdżać. Żart. No ale niestety dużo rzeczy tutaj musi pylić. Także taka ciekawostka. Widzicie, nasze pomidory mają się całkiem dobrze. Arbuzy też. No i jest tu pełno much, także masakra. A tu znowu nam napadał deszcz. I woda stoi. Już nie. Jezu, jak tam jest gorąco. Co tu jest? Jest słabo napięty ten poliak. No. Ciekawe, kto go montował. Jakieś poprochy. Ewidentnie. Powinien być bardziej napięty, jak plandeka na żuku. No. No właśnie, dzisiaj jedziemy dalej grzebać żuka, znaczy ten pan jedzie grzebać. Dzisiaj jedziemy, ale nie będziemy go dzisiaj grzebać. No tak, ale jedziemy już tam, gdzie będziemy go grzebać. Tak. Misja zacznie się dopiero jutro. Najwyżej wrócę bez sprzęgła. Nie chwal się. Co? Nie chwal się. Czym? To skrajnie nieodpowiedzialne. Co, że nie masz sprzęgła? No. Nie, normalnie. To nie jest potrzebne, żeby jechać. Bez hamulców bym nie jechał. Mózg ci jest potrzebny. Też nie mam i jeżdżę. Co drugi kierowca nie ma mózgu i jeździ. Po co? Czemu mówisz, żeby sprzęgła się nie da jeździć? Normalnie się da. Napraw porządnie tego żuka, a nie, że będziesz se w kulki leciał. Wyłącz tą kamerę, to porozmawiamy. Nie. Nie robi się porządnie. Tylko, żeby było jako tako. Nikt z tego nie będzie strzelał, nie? Tak. To nie jest Toyota Hilux. Podwiązujesz coś jeszcze, czy już nie? No patrzę. Cię gada zamiast robić, bez sensu. No bo włączasz to i mnie prowokujesz. Tak, jak zawsze, to ja ciebie prowokuję. Śmierdziuchy na mnie padły. No, a jeszcze moi rodzice nam dokupią. Ale te na grządkach chyba padły. Masz tam jakiegoś robaka na spodniach, już poleciał. A nie, usiadł znowu. Z tyłu. Mucha końska. O, poleciał. Ależ to było piękne. Umiesz twerkować? Nie sprowokujesz mnie, że to No stołu. Dawaj! Nie. Do kamery. Nie. Pokaż naszym widzom. Dobra, drodzy widzowie, jak pod tym filmem będzie 100 łapek w górę, to Adrian będzie twerkował. Nie będzie. Lepiej powiedz, na co cię wczoraj namawiałem i się nie dałaś. Na co mnie namawiałeś? Żebyś się wysmarkała jak żul, tak palcem, żeby gil, kurwa, tak na ziemię poleciał. Nie, nie, nie. No tak, ale tutaj masz, nasi widzowie mają motywację, żeby zobaczyć. Co? Jak twerkujesz. Nikt nie chce takich rzeczy oglądać. Piszcie, że chcecie, piszcie nie w komentarzu. Nie żebraj o lajki. Piszcie, że chcecie, widzieć, jak Adrian twerkuje. Piszcie, że chcecie, żeby przestała żebrać o lajki. Przecież ja nie żebram, nie żebrzę. A powiedz jakiś żart taki, co Karol by w Familiadzie powiedział. Nie. No powiedz. Bo nas zbanują za to, że nie jesteśmy poprawni politycznie. Nie, no przecież on nie gada tam takich rasistowskich ani nic. Ale ja akurat mam taki rasistowski. I on był w Familiadzie? A nie wiem. No ja ci powiedziałem, że taki jak Karol by powiedział. Nasz lektor nam go opowiadał. A ja nie wiem, co Karol opowiadał. Dlaczego woda jest mokra? Bo nie słucha? Napiszcie w komentarzu na jakiś suchar. To teraz zebrał komcie. O, uwaga, jest gruby. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. Szukam dalej.
tamten nie był śmieszny. To czemu się śmiałaś? Nie no, tamten mnie śmieszył akurat o kurkach. Kurwa, mam nóż w rękach, a obrywam palcami, kurwa. Ależ to jest przyjemniacko teraz. Jak to słońce zachodzące. A w ogóle myśleliśmy, że będzie padać, ale jednak nie padało. Mówisz, że słońce zachodzące, to będzie nasz pierwszy zachód słońca tutaj. No. Tak romantycznie, aż się zesram pewnie. Ależ jesteś romantyczny. No, w chuj. No. Widzicie, i chcesz tu trochę romantyki, zachód słońca, coś jest stary, jak zawsze. Cały na brązowo wchodzi. Już 12 minut tak tam sterczysz. No to ty sterczysz, ja wiążę, ty stoisz jak widły w gnoju. Jeszcze puściłaś kamerę, nic nie mówisz? Mówię. Weź coś tamtego, bo to szkoda karty. Szkoda kliszy na takie rzeczy. No dawaj, wykaż się. Bebe. O, tu jaki wir... Oh, cyk. Już drugi krzak pomidora rósł. To można ukorzenić. Kto tu przerywał te pomidory? Ty. Jakiś kurwa niewidomy. Ślepy i niewidomy. A kto jest ślepy i niewidomy? No Martynka. No. No już, już. W końcu się zebrałem w sobie. Mów. Chciałem powiedzieć, że nigdy więcej pomidorów. Tylko tak gadasz, za rok będzie to samo znowu. Kurde, wczoraj tu tyle siedziałem. Z tyle roboty, żeby to gówno poobrywać, powiązać. Pomyśl sobie, że dziadek ma 31. A ile w ogóle mamy? Te dwa to są chyba jakieś te, że koktajlowe czy coś. To ich nie trzeba niby wilków obrywać, wiązać ani nic. Ale policzymy. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, to co to do 31? I co? I wczoraj tutaj siedziałem tyle, dzisiaj tyle siedziałem. I jeszcze dzisiaj oglądałem, jak jakiś masochista, jak Grzesiu w Szumile się robił to samo. I też narzekał. Najlepsze to, znaczy, to są ziemniaki. Podobni. A ja wam... Ale ja przynajmniej nie rzucałem żadnych żartów od Ildo, a on rzucał chyba ze 4 razy. Żarty od Ildo? 4 razy było, że kupi sobie wibrator do pomidorów, bo go podniecają czy coś. Oh, fuck. Ale wiesz jaki? Że niby go przykładasz i się same trzęsą, żeby się zapylić, że paluszkiem nie musisz. No chodź tu. I tym akcentem, nie wiem jakim. Jakim akcentem? No dobra, mów ty też. Nie no, dobra. Od teraz. No, 3, 4. Co 3, 4? 3, 4 mówisz. Bo to chodzi o to, żeby wiedzieć, co się chce powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? No do widzenia. Robota zrobiona do rzodkiewki, której nie jem, dołączył jarmuż, który nie wiem, czy zjem, ale chyba zjem. Rzodkiewkę będziemy próbować w domu. Ja będę, nie wiem, czy ty. Rozlaliśmy ostatnią gnojówę z pokrzywy. Teraz mam nadzieję, że uda się robić jakieś gnojowice z naszego ulubionego materiału, czyli z kupy. Nawet jeżeli będę musiał tam jechać swoim zwykłym samochodem i nabierać to gówno do wiader, to i tak tam pojadę. No i jedziemy znowu, nie wiadomo ile nas tu nie będzie. I zapraszamy na Instagrama na weekend na jakieś dziwne rzeczy, które będziemy robić tak. Na ognisku. No. I do widzenia. Narka. Dzień dobry Państwu. Jak widać, żuk przeżył operację.
z lepszym lub gorszym skutkiem. Także po drodze zajechałem sobie tutaj. Każdy, kto ma busa czy tam coś innego, buso podobnego, to wie, że pustych przebiegów się nie robi. Także mam trochę towaru na kompost, trochę kamieni na drogę. Mamy najlepsze śmierdziuszki po 2 złote za sztukę. Dzisiaj tutaj długo nie będę, ale coś tam sobie wsadzę, chociaż to. Zobaczę, jak to wygląda i będę się zwijał. A może jutro posiedzę tutaj dłużej i zrobię coś konkretnego. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak cierpię niszcząc klasyki motoryzacji, nie tylko polskie, ale też amerykańskie i japońskie, ale aktualnie głównie polskie, to zapraszam na mój drugi, czyli pierwszy kanał, ale ostrzegam, że bardzo też tam kaleczę angielski. Także uszy krwawią, oczy krwawią i jest dobrze. Link będzie gdzieś tutaj do filmu, jak dłubię żuka. Polecam również nie przejmowanie się przy doborze opon. Najlepiej wstawić sobie za szerokie, żeby potem promień zawracania był taki jak w ciężarówce, a potem, żeby zapasówka nie mieściła się już pod pakę. Idziemy to wsadzać i spadamy. Cała kastra 90 kamulców, a połatane ledwie 2 dziury. No, zawsze coś, trochę lepiej po deszczu będzie się jeździć. Także do widzenia, do następnego, jakoś w tym tygodniu bardzo możliwe, że będzie drugi film. Na obra.